To nie był łatwy mecz. Komentatorzy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim spodziewali się trudnej przeprawy i nie mylili się. Co prawda Tęcza Homanit wygrała z Czarnymi Browar Witnica 4-3, jednak losy spotkania ważyły się do ostatnich minut. Tak, trudny mecz i no nie spodziewaliśmy się, że będzie łatwo. Z Witnicą na ogół mamy trudne mecze, trudno powiedzieć dlaczego. Natomiast początek spotkania był pod kontrolą i wydawało się, że tutaj wszystko będzie tak, jak sobie zakładaliśmy i nie będziemy mieli takich problemów. No ale jak się okazało, jednak w piłce tak bywa, są różne momenty i takie też mieliśmy w tym meczu, ale najważniejsze, że zdobyliśmy te 3 punkty. No ale zapowiadał się remis, chociaż trudny przeciwnik, bramkarz dzisiaj wyszedł parę razy obronną ręką, no zasługa chyba Kamila. No tak, Kamil potwierdza to nie tylko w tym meczu, no, mamy taki okres, że rzeczywiście pozwalamy przeciwnikowi dochodzić do 100% sytuacji. To jest nasz gdzieś mankament i Kamil naprawdę tutaj bardzo jest skuteczny w tych interwencjach, także no taka też jego rola. No rzeczywiście miał sporo pracy, no ale tutaj zarówno też bramkarz drużyny przeciwnej musiał sporo się napracować, także mecz dosyć otwarty się zrobił w drugiej połowie. No ale tak jak wspomniałem, no, wykorzystaliśmy też gdzieś błędy przeciwnika i potrafiliśmy zwyciężyć i to jest dla nas najważniejsze. Trenerzy drużyn przyjezdnych nie mają ostatnio powodów do radości. Niedawno szkoleniowiec Zielonogórzan nie miał litości w komentarzach dla swoich piłkarzy. Teraz porażka zabolała kolejnego trenera. Bardzo boli, tym bardziej, że wcześniej mieliśmy my 2 albo 3 dogodne sytuacje, praktycznie sam na sam z bramkarzem. Nie potrafiliśmy tego skończyć. Natomiast no, brak komunikacji w końcówce spotkania i przegrywamy, no ale jak za głupotę własną, no niestety, ale trzeba płacić. W kolejce numer 13 Tęcza Homanit zmierzy się na wyjeździie z Polonią Słubice. Beniaminek póki co nie błyszczy, więc bez problemów Tęczowi powinni przywieźć 3 punkty, chociaż przed nimi sporo pracy. No na pewno jest na czym pracować, gra w defensywie rzeczywiście jest do poprawy. No ale jeszcze wszystko przed nami, także miejmy nadzieję, że pewne elementy zmienimy w naszej grze i będzie wyglądało to jeszcze lepiej. Czy już jest wiadomo, kto będzie przeciwnikiem w Pucharze Polski? Nie, czekamy cały czas. Chociaż tak naprawdę teraz interesuje nas liga, kto to będzie, to ma mniejsze znaczenie, ale też jak najbardziej na pewno skupimy się na Pucharze Polski. Chcemy tu i tu być jak najwyżej, także ale na tą chwilę jest liga i nad tymi meczami pracujemy najmocniej. I jeszcze na koniec terminarz weekendowych spotkań. Przedstawiamy go na planszy, począwszy od czwartoligowej Tęczy.